Witamy Państwa. Witamy Państwa z miejsca, które znajduje się w Polsce. Znajduje się w Lubsku. To jest taka miejscowość na krańcach Polski, ale na początku Europy, bo jesteśmy 10 km od granicy z Niemcami. I prowadzimy tutaj zajęcia z refleksoterapii, czyli z terapii odruchowej. Państwo, którzy tutaj siedzą koło mnie, ja nazywam się Janusz Kołodziejczyk, jestem lekarzem i prowadzę ten kurs. Przyjechali z różnych miejsc w Polsce i nie tylko. Uczymy się pomagać ludziom w sposób, który ma bardzo głębokie korzenie w akupunkturze. Myślę tutaj o klawiterapii. Uczymy się różnych rodzajów akupunktury, takich jak akupunktura ucha, czaszki skóry owłosionej, akupunktury korporalnej, czyli tego, gdzie wkuwa się w korpus igły, ale nie tylko się wkuwa, można oddziaływać uciskiem, można oddziaływać ciepłem, spalając mopsę, można oddziaływać bańką. Jest to metoda prosta, nie mająca działań ubocznych, a pomagająca w bardzo wielu rzeczach. Ja akupunkturą zajmuję się już od 1982 roku, dosyć długo. I chciałbym przekazać to, czego się nauczyłem przez ten cały czas tym, którzy będą kontynuowali tę metodę. Chciałbym, żeby tak było. Chciałbym, żeby też ktoś znał to, co ja znam, żeby im nie pomóc, bo jestem człowiekiem i też mam czasami różnego rodzaju problemy. Przedstawcie się Państwo może tak od lewej, mojej lewej strony. Nazywam się Bartosz Zawiślak, jestem lekarzem, przyjechałem z Berlina. Pan doktor jest lekarzem rodzinnym i również naukowo pracuje, zrobił doktorat. Nazywam się Monika Zawiślak, obecnie pracuję w Berlinie w praktyce lekarza rodzinnego, jestem również lekarzem rodzinnym. I też również wnikliwie podchodzi do medycyny, zrobiła doktorat, nie tylko praktyką się zajmowała, ale również intensywnie teorią. Zakątek lekarza. Ja jestem terapeutą z Rzeszowa, rehabilitantem. Obecnie pracuję z dziećmi ze spektrum autyzmu. Nazywam się Janusz Niedźwiecki, jestem technikiem masażystą i jestem z Żaru. Jak Państwo widzicie, rozrzut tak na pierwszy rzut oka kwalifikacji takich tutaj doktorzy nauk, tutaj magister rehabilitacji, a tutaj technik. Może się wydawać, że na jednym kursie to jest nie do pogodzenia. Jak Wy to widzicie? Czy może zacznę od Ciebie, Janusz? Jak uważasz, czy wiedza, którą zdobyłeś tutaj była taka łatwa do skonsumowania, że tak powiem, bo tutaj doktory, a tutaj techniki? To nie jest wiedza taka łatwa dla osób postronnych. Trzeba to po ale prostu... jesteś profesjonalistą. Tak, ale trzeba to po prostu zrozumieć, co się robi, a nie, że się robi coś. Ja bym powiedział jeszcze jedno, że trzeba zrozumieć. Trzeba mieć chęć i pasję. Janusz tą pasję posiada i to w dużych rozmiarach. Dziękuję Ci, Janusz, że tak o mnie myślisz. Mam nadzieję, że będę mógł w stanie pomóc tylu ludziom, ile się tylko, bo to jest, dla mnie to jest jakby sensem życia. Jak komuś pomogę, to po prostu mi się wtedy łzy cisną na oczy, że... No jak się leży, to łzy płyną do uszu. Tak, ale powiedz, ta metoda, te metody, bo mówimy o czterech metodach, aurikuloterapii, kranioterapii, akupunkturze korporalnej i klawiterapii, dają Ci taką szansę na to, żeby te łzy ciekły? Tak. No ja dzisiaj widziałem efekty po pacjentach, którzy... Bo kończymy, jesteśmy w zasadzie po trzecim dniu ostatniego panelu tego kursu i przez dwa ostatnie dni leczyliśmy czy uzdrawialiśmy, bo leczyć to mogą tylko lekarze, to Ty uzdrawiałeś, a myśmy leczyli. I tak się zastanawiam, czy lepiej jest uzdrawiać, czy leczyć. To jest temat na inne spotkanie.
dało ci to taką, uważasz, możliwość właśnie wzruszania się podczas terapii, kiedy widzisz, że ktoś przyszedł chory, a wychodzi prawie że zdrowy? No, podczas terapii o tym nie myślę, ale jak już widzę później te efekty, to po prostu jest to coś, co tutaj ciepło się robi w środku. Serce rośnie. No właśnie. Jak ty to czujesz? Dokładnie, ja jestem zachwycona tym, że nie będąc lekarzem, jestem w stanie osobom z tak ciężkimi obciążeniami chorobowymi pomóc po prostu. To powiedz komu? Komu? No, panu z stwardnieniem zanikowym bocznym i pani, która około 3 lata temu miała udar. Także myślę, że nie będąc właśnie lekarzem, jestem w stanie pomóc osobom na tyle, że one wychodzą stąd zadowolone, bez obciążeń, bez... Pani miała szumy uszne, które zniknęły praktycznie po kilku minutach w tym momencie. To jest po prostu wydarzenie na skalę światową. Wydarzenie na skalę światową? Zaburzenia równowagi znikają. Nie ma takich ćwiczeń, które by mogły usprawnić na tyle takiego człowieka w ciągu, dosłownie, zabieg trwał 2 godziny dzisiejsze. Także nie ma takich rzeczy, nie ma na świecie, takich metod. Niemniej ci, którzy uprawiają różnego rodzaju akupunktury, spotykają się z czymś takim. Ja muszę powiedzieć, kiedy rozpoczynałem naukę akupunktury, już się nauczyłem i stosowałem, kiedy moi pacjenci w taki sposób zdrowieli, ja nie wierzyłem, że to jest możliwe. Myślałem, że to jest przypadek. Tak sobie pomyślałem, że jak mnie te przypadki tak osaczają, to zacznę grać w totka. Nie zacząłem, ale no, dla lekarza, dla mnie jest to niezwykła sprawa, kiedy przychodzi do mnie chory człowiek, a ja jemu mogę w trakcie jego pobytu w moim gabinecie pomóc w taki sposób, że przynajmniej on wychodzi w lepszym nastroju, bez bólu czy z mniejszym bólem, a nie, że daje mu pigułkę i ta pigułka może mu pomoże, ale ma działania uboczne i tak dalej. Jesteśmy lekarzami. Powiedzcie, jak byście zareagowali na to, gdybyście wy poszli do kolegi lekarza, sami będąc chorzy i usłyszeli, że no wie pan, tutaj myśmy wykonali wszystkie badania, tomografie i inne takie, ale nie mamy dla pana propozycji, musi pan się nauczyć z tym żyć. Nas uczono zupełnie innej medycyny, więc w pierwszej pewnie takiej sytuacji, nie znając takich metod, poczulibyśmy się oczywiście no, z tym źle, niekomfortowo, smutno, ale przyjęlibyśmy, no, że taka jest kolej, że tak jest, tak musi być. Że taka jest medycyna. Bo taka jest medycyna. Są choroby, o których się mówi, że są to choroby nieuleczalne, czy choroby przewlekłe, na które można zastosować jakieś sposoby leczenia, ale nie gwarantują one wyleczenia, ale poznając takiego właśnie typu metody, to odwraca zupełnie nasz światopogląd, nas uczono zupełnie czego innego. To świat medyczny staje na głowie. Zgadza się. Dziwna sprawa. Ty, Bartek? To znaczy, ja powiem tutaj, bo chciałem też nawiązać do tego, co powiedziała Basia, która powiedziała, że nie jest lekarzem, ale cieszy się, że może takie metody poznawać i korzystać. Ja powiem, jestem lekarzem i właśnie podwójnie się cieszę, że będąc lekarzem mogę korzystać z metod, czy poznawać metody, wdrażać je, które po prostu wcześniej nie były mi znane, albo może nie zdawałem sobie sprawy z ich efektywności. To jest coś, co mnie jako lekarza, ale również jako człowieka w znaczny sposób ubogaca, również moją praktykę i bardzo się cieszę, że takie metody istnieją, że one są rozwijane, że są ludzie, których pasją jest, tak jak twoją, tak jak nas wszystkich tutaj, jest rozwijanie, popularyzacja tych metod,
z korzyścią dla nas wszystkich, dla nas, dla naszych pacjentów. Przykre jest jedynie to, że te metody nie są normalnie nauczone na studiach medycznych, czy w waszym właśnie zawodzie, żeby to po prostu było tak jakby na porządku dziennym, że to są no, takiego typu metody, które rzeczywiście mogą pomóc, mogą wyleczyć z niektórych schorzeń, które według medycyny tradycyjnej są zaszufladkowane jako choroby nieuleczalne. Wiele się zmienia w świecie medycznym. Ty powiedziałeś, że nie są nauczane u nich. Właśnie w akademiach medycznych, znaczy ja jestem absolwentem Akademii Medycznej, którą kończyłem dosyć dawno i to niestety akademii takiej, której już nie ma, czyli Wojskowej Akademii Medycznej. Obecnie są to uniwersytety i w akademiach medycznych i w mojej uczelni mówiło się o akupunkturze, byli moi nauczyciele akademicy znali akupunkturę. No to by była cała historia, gdyby opowiedzieć jak to było. Oni uprawiali akupunkturę i robili to otwarcie. Dzisiaj natomiast akupunktura nie istnieje w uczelniach medycznych. W Łódzkiej Akademii Medycznej był ośrodek, pierwszy ośrodek w Polsce, ośrodek refleksoterapii, który prowadziła dr Wielka. Tak się nazywała akupunktura w Polsce na początku. Była w sekcji refleksoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Refleksoterapia, czyli terapia odruchowa. Później przekształciliśmy, jestem członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Akupunktury. Zastanawialiśmy się, czy to ma być towarzystwo refleksoterapii, czy akupunktury. Postanowiliśmy, że akupunktury. I w Śląskiej Akademii Medycznej też bardzo szeroko ona była przedstawiana. Bardzo dużo prac naukowych powstawało. Doktoraty, które pisali lekarze na ten temat, też powstawały w Polsce po wojnie. Najstarszy polski doktorat na temat akupunktury to jest 1829 rok, później 1831. Dwie prace polskie spośród 10 pierwszych prac doktorskich na temat akupunktury w Europie. Dzisiaj medycyna na ten temat w Polsce nic nie mówi. Ty mogłabyś powiedzieć, że uczysz się, zdobywasz specjalizację. Powiedz sama na ten temat. W Niemczech. Tak, jest to dodatkowa specjalizacja, którą mogą... Jak się nazywa? Medycyna naturalna, którą mogą robić lekarze już mający jedną specjalizację, lekarze specjaliści, która pokazuje, otwiera, jakby można powiedzieć, horyzonty na różne inne metody leczenia. Dając możliwość ich używania, przedstawia, jakie to są metody i każda jakby osoba, każdy lekarz, który robi w tym kierunku specjalizację, może w kierunku danej rzeczy, która go zainteresuje, iść na przykład w kierunku akupunktury. Jesteś troszkę powściągliwa w tym, to ja tutaj, no bo ty w innych warunkach żyjesz. Ja, jak przychodzi do mnie pacjent i bym mu zaproponował coś takiego, to by była to również rozmowa nie tylko, że taką metodą można leczyć, że ja go chcę leczyć, ale ile to będzie kosztowało, bo on musi zapłacić za to, chyba żebym mu to robił nieodpłatnie. Natomiast w Niemczech jest inaczej. Powiedz, jak to jest. W Niemczech zabiegi akupunktury są opłacane przez kasy chorych. Homeopatii również częściowo. Innych dzieci? Też również. To też zależy, w jakiej klasie tak, jest dany pacjent ubezpieczony. Ale na przykład zabiegi akupunktury w przypadku na przykład zespołu bólowego kręgosłupa są całkowicie pokrywane przez kasy chorych, czy bólu kolan, problemów z zestawami kolanowymi. Także są to zabiegi dostępne dla pacjentów, szeroko rozpowszechnione i pacjenci bardzo często korzystają. Użyliśmy słowa zabieg, czyli to może wyobraźni wywołać jakąś taką sytuację, że pacjent przychodzi, coś się tam dzieje, długo to trwa. My wiemy, nauczyłem was czegoś takiego i mam nadzieję, że to będziecie stosować. To coś ja z kolei nauczyłem się od lekarza z Mongolii, który uczył nas, że rwę kulszową likwiduje się jedną igłą tylko. Czym lepszy akupunkturzysta, tym mniej punktów. Najlepszy stosuje jedną tylko igłę. I jedną igłą trwa to 3-4 minuty i pacjent bardzo często wychodzi w ogóle bez bólu.
albo może być to kilka zabiegów, jeżeli kilka tygodni trwa, nawet kilka miesięcy trwa taki ból. W taki sposób możemy leczyć. Ale powiedzieliśmy tutaj o tym, że w akademiach, w uniwersytetach medycznych nie ma tego tematu. Natomiast tutaj Basia jest przedstawicielem fizjoterapii. I ten też może... nie ma tego tematu. Na razie. Jest, bo na przykład ja znam profesora Kasperczyka, który jest wykładowcą w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i oni mają ten przedmiot. On podręczniki pisze, więc nie każda, tak samo jak poprzednio, nie każda uczelnia, łódzka uczelnia miała ten ośrodek refleksoterapii, śląska uczelnia, tak samo w Krakowie. Ale teraz chciałem powiedzieć, że uczestnik naszego kursu, którego dzisiaj z nami nie ma, Konrad Wieczorek, który jest z Gorzowa, organizuje sesję taką na temat właśnie zastosowania tych metod, które myśmy tutaj, których się uczyliśmy, w przypadku zaburzeń narządu ruchu, na którą to sesję w jego imieniu zapraszam wszystkich. Mamy wrzesień 2016 roku, sesja odbędzie się w październiku w Gorzowie. Konrad Wieczorek. Można wpisać sobie do wyszukiwarki i będziemy coś więcej wiedzieć na ten temat. Bardzo, bardzo jestem zaskoczony tą sprawą, że ludzie, którzy są, powiedziałbym, ustawowo zobowiązani do tego, żeby leczyć, lekarze, i się stąd też tutaj powiedziałem, że uzdrawianie i leczenie. Leczyć zgodnie niby z prawem mają tylko prawo lekarze. To, co inni robią, to już tak nie za bardzo może być leczenie. Że właśnie tak jak Basia jest zadowolona, że może robić coś znacznie więcej niż tylko obracać się w kręgu swoich rzeczy, ale może po prostu leczyć. Człowiek przychodzi cały do lekarza, do terapeuty. To nie to, że przychodzi zes, czy przychodzi zapalenie gardła, przychodzi człowiek cały z zapaleniem gardła i wy możecie coś znacznie więcej robić. Super.